Amy Barrett została zaprzysiężona na sędzie Sądu Najwyższego. Nominowana przez prezydenta Donalda Trumpa, kandydatkę zatwierdził wcześniej Senat USA. Zaraz po zaprzysiężeniu Amy Barnett na sędzie Sądu Najwyższego... Prezydent USA Donald Trump przyznał, że to wielki dzień dla całej Ameryki. To doniosły dzień dla Ameryki, dla Konstytucji Stanów Zjednoczonych i dla uczciwych i bezstronnych rządów prawa. Nowa sędzia Sądu Najwyższego podziękowała Trumpowi oraz przywódcom obu partii w Senacie. Zapowiedziała, że w swojej pracy będzie niezależna od politycznych nacisków i nie będzie kierowała się własnymi preferencjami. Przysięga, którą uroczyście złożyłam dzisiejszego wieczoru, oznacza w istocie, że będę wykonywała swoją pracę bez strachu i łaski i że będę to robić niezależnie zarówno od gałęzi politycznych, jak i od moich własnych preferencji. Innego zdania są parlamentarzyści demokratów obawiają się, że z przewagą 6 do 3 dla konserwatystów Sąd Najwyższy może zmienić prawa dotyczące między innymi aborcji. To przejrzyste, cyniczna próba zdobycia władzy i oczywiście kontynuacja ich haniebnego zamachu, uległość wobec prezydenta Trumpa najbardziej pozbawionego zasad prezydenta w historii Ameryki. Amy Barnett jest profesorem prawa. Jej kandydatura jest interpretowana jako przeciwwaga dla ateizmu, aborcjonizmu oraz ideologii LGBT. To matka siedmiorga dzieci. Dlatego od samego początku ogłoszenia jej kandydatury w USA trwała zacięta dyskusja. Jednak prezydent Donald Trump dopiął swego. Sędzia Barrett dała jasno do zrozumienia, że będzie wydawać orzeczenia oparte wyłącznie na wiernym odczytaniu prawa i konstytucji. W formie, w jakiej zostały napisane, a nie na stanowisku legislacyjnym z ławy. Równe, bezstronne i konstytucyjne rządy prawa, którymi cieszymy się każdego dnia w Ameryce, są jednym z podstawowych, to ukoronowanie osiągnięć ludzkiej cywilizacji. Pierwszą sprawą, jaką zajmie się sędzia Amy Barnett, będzie dotyczyła systemu opieki medycznej Obamacare, która od dawna jest kością niezgody dla Amerykanów. Trafi ona na wokandę Sądu Najwyższego już 10 listopada